Szczęść Boże, coś wam powiem. Wiara jest przywoływana w Ewangelii przez Jezusa do ziarka gorczycy. Dlaczego właśnie do takiego malutkiego ziarka, a nie do czegoś wielkiego, żeby swoją postacią pokazywało potęgę? Z bardzo prostej przyczyny. Gorczyca pokazuje nastawienie człowieka do wiary. Po prostu nią gardzi i uważa za coś, co jest zbędne i bez wartości. Dlatego uczniowie nie mogli uzdrowić epileptyka, bo wiara ich była mała. Myśleli, że sama przynależność do Jezusa, że słuchanie i powtarzanie Jego słów i gestów rozwiąże sprawę. Jednak w tym musi być jeszcze to coś, to malutkie ziarnko, które zmienia wszystko. Wiara jest potęgą, bo sam Jezus naucza, że dzięki niej możemy góry przesuwać. Górą mogą być liczne grzechy i nałogi, w które pakuje się człowiek. A kiedy dotrze do niego dobra nowina, to góry znikają, a człowiek staje się wolny od swych słabości. Od pierwszego momentu, kiedy świadomie zaczęliśmy myśleć o Bogu i zaczęliśmy się do Niego zbliżać, trwa nieustanne kształtowanie naszej wiary. Ona, zasiana w nas jak małe ziarnko, zaczyna rosnąć i nabierać konkretnych kształtów. Zaczyna wypełniać nasze życie i różne aspekty naszych działań. Nasze życie duchowe wymaga ciągłej opieki, a nie tylko okazjonalnych zabiegów. Systematyczność gwarantuje nam, że wzrasta w nas nowy człowiek. Chyba naturalnym odruchem jest fakt, że chcemy ten świat zmieniać. Tylko żeby te zmiany były w oparciu o Jezusa, a więc żeby szły w kierunku pokoju i miłości, a nie podporządkowania wszystkiego sobie. Chrześcijaństwo nieustannie ewoluuje w świecie. Wcześniejsze tereny chrześcijańskie stały się dziś pogańskie, a pogańskie chrześcijańskimi. Potrzebna jest reewangelizacja, czyli ponowne głoszenie Ewangelii ludziom, którzy zapomnieli o Bogu. W czasach, gdy dominują prawa rynku i zasady ekonomii, ludzie nie mają czasu na życie duchowe, bo nie ma ono dla nich znaczenia. I choć wiara w oczach świata wydaje się być czymś małym, to w oczach Boga jest czymś wielkim. Dzisiejsze słowo stawia przed nami refleksję na temat naszej wiary, to znaczy jej jakości i sposobu, jak ją pogłębiamy. Ona jest mocą, którą odkrywamy w sobie przez całe życie, a poznając ją, chcemy jej więcej, by móc się nią dzielić z innymi. Tak prawdę mówiąc, to Bóg działa przez człowieka wierzącego, a działania te są niezwykłe. Kiedy nasze serce wypełnione jest wiarą, możemy dokonywać wielkie rzeczy i przynosić dobre owoce. Tylko tego może doświadczyć człowiek modlący się szczerze i gorliwie. To właśnie modlitwa pełna wiary podtrzymuje świat. Dlatego musimy nieustannie uciekać się do naszego Pana, oddając się w Jego ręce. Jako przykład takiej modlitwy posłuchajcie słów świętego José María Escrivy. Panie, Ty jesteś taki sam jak zawsze. Daj mi wiarę tych ludzi, którzy wiedzieli, jak odpowiedzieć na Twoją łaskę i którzy w Twoim imieniu czynili wielkie cuda, prawdziwe cuda. Wiem, że Ty je będziesz czynił, ale wiem też, że chcesz, aby o nie proszono, że chcesz, abyśmy Cię szukali, abyśmy głośno pukali do drzwi Twojego serca. Tak wielka jest potęga wiary. Wystarczy, że wiara będzie przynajmniej taka jak ziarnko gorczycy. Z Panem Bogiem.